apocalypse. Witam Was serdecznie w kolejnym moim odcinku. Jeden z widzów poprosił mnie, ażebym powiedziała coś o żywieniu dla kurek, jaka jest różnica między latem żywieniem a w zimę. Latem, wiadomo, kurka należy do tej grupy grzebiących i ona sobie znajdzie to, co potrzebuje do życia. Tego robaczka, tą trawkę, a w zimę, no niestety, musimy kurkom pomóc w dożywieniu, żeby miały siłę przetrwać ten ciężki okres, jakim jest zima, żeby były zdrowe, nie chorowały nam. I dlatego przygotowałam Państwu, latem wiadomo, nie daję im często, tak, ziemniaczki gotowane, czy makaron, chociaż makaron uwielbiają. Ja kupuję taki drobniutki, uwielbiają, ze względu też na chileczki. I takiego pokarmu, co teraz chcę Państwu zaprezentować, nie daję im latem często. 2-3 razy w tygodniu, a w zimę daję nawet co drugi dzień, ponieważ kurka potrzebuje tej energii, żeby wytworzyć ciepło, żeby mogła się ogrzać, żeby nie zamarzła w zimę. Także zaprezentuję Wam troszeczkę tych składników, co ja daję kurkom w zimę do jedzenia. Są tu ziemniaczki gotowane, oczywiście woda odlana, makaron gotowany. Teraz daję marchewkę, to jest świeża marchewka, tarta na tarce. Muszą być te pokarmy w zimę pełne, wartościowe. Wiadomo, latem kurka szuka za tymi robaczkami, a nie mają w zimę tego. Latem ona sobie tam i tego robaczka znajdzie i poskubie sobie i owoce i wszystko, a w zimę musimy zapewnić im pokarm bogaty w białko. I to jest świeżo zmielone mięsko, mielone. Ja dałam wieprzowe. Bardzo skuteczna metoda, jak kurki przestają się nieść w zimę, bo wiadomo, ochłodzenie, krótki dzień, brak białka, bo ziemia zamarznięta, kurka nie ma jak grzebać, a po prostu te 2 razy w tygodniu, jak dodamy do takiej karmy białko zwierzęce, jest bardzo wskazane. Do tego mam nadzieję, że Państwo też suszyliście pokrzywy przez wiosnę, lato, bo ja to robiłam. Suszona pokrzywa to bardzo potrzebne jest zielone, coś zielonego kurkom przez ten okres zimowy. O tak, widzicie Państwo, same witaminki. Do tego wzięłam, przetarłam na sitku 2 małe ząbki czosnku. Jak na taką michę 2 ząbki małe czosnku, to się zgubią, a wskazane jest w okresie zimowym dla nich, żeby wzmocnić im odporność. Do tego kiełki pszenicy. Jak zrobić kiełkującą pszenicę? Nakręcę i opowiem Wam w następnym odcinku. Widzicie Państwo, że to niektóra już fajnie zielone kłączki puściła. Też do tego, żeby wzbogacić białko, minerały, witaminy. Bo to w okresie zimowym dla kurek jest bardzo ważne, żeby miały kurki dobrą kondycję, nie chorowały i fajnie
przyniosły jajeczka nam. Co? I tutaj mam jeszcze przygotowane ziarna. Takie, chwilaż to może posprzątam troszkę, żeby było więcej miejsca. Takie jak kukurydza. Wzięłam tak troszkę, żeby Państwu pokazać na próbę. Pszenica. Ziarna słoneczniku. Łuskany. Owies. Można go też zastąpić jęczmieniem. Ale moje kurki uwielbiają bardziej owies jak jęczmień. Też jest bogaty witaminy. Chociaż ma ciężej strawne włókna, ale to tego dużo nie dajemy. Owca. I kupiłam ostatnio, wiecie Państwo, szukałam takiej paszy bardziej przybliżonej do naturalnych, bo zależy mi na tym. Wzięłam i zakupiłam paszę. Tu jest drobno mielona kukurydza, jest kawałki, widzę, pszenicy, grochu, co bardzo ważne jest też w okresie zimowym dla kurek. Księżyko. Ten, ale po prostu kurki takiej mieszanki nie chcą mi jeść. A żeby spożytkować to, tą paszę, co dla nich zakupiłam, to po prostu, jak nie chcą w takich kawałkach jeść, po prostu, jak widzieliście Państwo w poprzednich moich odcinkach, biorę i mielę im. Mam taki ten młynek do mielenia i mogę sobie stworzyć, jaką chcę paszę. I tu już mam przygotowane. Tych wszystkich składników, co Państwu pokazałam, mam zmieloną paszę. Nawet z tej kupnej paszy, co kupiłam, co kurki nie chciały jeść. Tak to wygląda. I taką paszę swoją, z dodatkiem tego wszystkiego, pozwolicie Państwo, że zamieszam najpierw to wszystko. Jest tu makaron, ziemniaki gotowane, świeża marchewka, suszona pokrzywa, mięso, co kurkom jest bardzo potrzebne. A to z tej racji, że mamy niedzielę, no to ja uwielbiam moim podopiecznym dogadzać. Także przy niedzieli niech i one zasmakują troszeczkę pyszności. Moim zdaniem to jest pełnowartościowy pokarm, bo same ziarna, u mnie zawsze kurka ma dostęp do ziarna, ale same ziarna w okresie zimowym nie wystarczą kurkom. Potrzeba im jeszcze zapewnić tych witamin, mikroelementów, żeby nasze kurki miały się dobrze. Tak wymieszane i jeszcze co? W okresie zimowym raz w tygodniu, nie więcej, daję drożdże piwowarskie suszone, ekstra. Zawierają bardzo dużo witaminy B. Z grupy B. Używam takiej w sklepie dla gołębi, kupuję 100% satysfakcji, skuteczność natur i 100% natur, co jest dla mnie bardzo ważne. Są to suszone i tak tutaj piszę, jeden lub dwa razy w tygodniu jedna łyżka stołowa na 1 kg karmy. I także tutaj jest około 3 kilo. Bo to jest duża miska, jak widzicie Państwo, około 3 kilo, dam 3 płaskie łyżki.
No może tak półtora, bo tu się tak brwiło. O tak, dam trochę mniej. O, takie. Jedna szczupkiem łyżka, druga tak. Troszkę ten. Na taką ilość karmy wystarczająco wystarczy. Jeszcze wymieszam najpierw to. Czosnek też jest bardzo ważny przez okres zimowy dla nich. Teraz dostały do picia witaminy, ale tak to tak samo i napary bardzo zdrowe są. No nie wszyscy może są za naturalnymi, nie wierzą w siłę, jak to się mówi, naturalnych środków na wzmocnienie organizmu, no ale jak nam ludziom pomaga, to dlaczego naszym zwierzętom też nie może pomóc, prawda? I tak stworzono jeszcze paszę, co Państwu z tych składników, co pokazałam, daję to do miseczki, wymieszam i to jest naprawdę pełnowartościowy posiłek dla naszych milusińskich w okresie zimowym. Naprawdę będą się zajadać. Uwielbiają to i kurczaki. Bo jest to i owies mielony, i słonecznik, i pszenica, kukurydza. Kukurydza tak samo wpływa na kolor żółtka, jak wiecie Państwo doskonale. W owsie jest bardzo dużo witamin potrzebnych kurkom też w zimie. To samo i w kukurydzy czy w grochu, co w tej paszy nowo zakupionej kupiłam. A kurki nie są takie, widzicie Państwo, kawałki grochu. Także stwierdziłam, że będę mielić i w mokrej karmie im tą paszę spożytkuję. I na koniec, jak już to wszystko wymieszam, dodaję jeszcze, no taki malutki kubeczek, jak na taką michę jedzenia, kredę. Na co kreda? Kreda jest na twardość skorupki. Jest bardzo ważna w diecie kurek też, bo jak kurka intensywnie się niesie, to jednak z czasem tego wapnia kurce brakuje, a tym bardziej w okresie zimowym. Ona potrzebuje, trzeba dać jej, no bo wiadomo, latem ona sobie tam po skubie coś tam znajdzie, żeby tą skorupkę utworzyć, a w zimę no jednak nie ma możliwości żerowania tak zbytnio w ziemi, żeby coś znalazła takiego. I posypujemy. Teraz jeszcze raz wymieszamy wszystko dokładnie. Jest tu czosnek, suszona pokrzywa, starta marchewka. No, samo zdrowie dla kurek. Drożdże suszone, z dużą, które zawierają duże ilości witaminy B, plus kiełki pszenicy. To w zimę, o widzicie Państwo, tu nawet kawałek kiełka jest. Może pokażę Wam tak bliska, mam nadzieję, że widzicie. O, jest. Kurki normalnie będą się zajadać, aż im się puferki będą trzęsły. I tak bogatą mieszankę zaraz się ubieram i idziemy do zagrody nakarmić nasze zwierzątka, bo już są na pewno głodne w ten niedzielny poranek. Jesteśmy już w zagrodzie i karmimy nasze kureczki, bo już naprawdę są głodne. Damy im. Zobaczcie. Jak jest?
jest dzisiaj mroźny, ale słoneczny poranek, ale wiatr jest straszny. Co kurki nie za bardzo lubią. Dobrze. Idziemy do kochinów, bo już też czekają. Oj, macie. Felek dostojnie łazi. Oczywiście zawsze ziarno w karmidłach jest, dynia, żeby wzbogacić kurką menu w zimę. Widzicie Państwo, jak zajadają? To niektóre kurki były u gąsek. Gąską i kaczuszką też jeszcze damy. No chodźcie. Chodźcie. Już macie. O tak. Ale się zajadają. I jeszcze pójdziemy do chileczek. Ale mają kurki radochę, widzicie Państwo? O, kogut maranka i szwedzki kwiat. Już te kurki podzieliły, mają swoje stawka. O, nawet szwedzki kwiat kogut goni te kurki, co podlegają marankowi kogutowi. Dobrze, nie przeszkadzamy im w jedzeniu, niech te jedzą. Oczywiście, tak dzisiaj Państwu powiedziałam, bo wczoraj jeszcze mieli zakwaszacz do wody, dzisiaj już im zrobiłam witaminy. Oczywiście czyste pojemniki do picia, tak samo i karmidła, bo to jest bardzo ważne dla kur. Idziemy dać chwileczką jeszcze. Ale jak wszystko u Elki w zagrodzie. Jesteśmy u chwileczek. No co? Gołoszyjka już pierwsza. Ten kogutek od jedwabiste. A tu oczywiście rudy rządzi. No cześć. Próbuję go oswoić, tego rudego, wiecie? Taki kogutek z temperamentem. Dobrze. Damy im. Niech jedzą. I tak pełnowartościowy posiłek dla nich. Proszę zobaczyć, jak chileczki zajadają. I tam pozwoliłam sobie dać młode już. Te, co miałam, co niektóre na górze. Dałam tam dwie chileczki. Ale widać, jeszcze się troszkę boją, ale się zaklimatyzują. Dałam młodych też trochę. O, troszkę się boją jeszcze, ale się przyzwyczają. Tak samo jak ten jeden, co musiałam prędzej od stada odjąć, bo dziubał te mniejsze. Także te tak samo się przyzwyczają. Dobrze, nie będziemy im przeszkadzać, albo ewentualnie damy im jeszcze tutaj do zboża trochę. Jak widzicie Państwo, tutaj też jest, bo zawsze staram się, żeby miały dostęp do niemielonego zboża w całości, żeby miały. O,
ale jedz. O tak. Niech mają też coś. Aż dalej troszkę bierze i dziobie ten młody kogucik, tego wzięłam. Ale już widzę, że ta sileczka, nazwałam ją króweczka, bo biało-czarna. Dobrze, jedzą, to jest ok. Oczywiście dynie. I arakuan. Parkę daliśmy na razie, bo nie mogę trzymać ich tam, gdzie są zwykłe nioski, bo po prostu ten kogut szwedzki kwiat i maras rzucają się na niego i trochę mi go szkoda, także dodałam go do silek. Ale tak myślę o nowym pomieszczeniu dla niego, dla nich zrobieniu. Dobrze, ja się będę z Państwem pomalutku żegnać ten zimowy, niedzielny poranek i zapraszam na kolejny odcinek.